Pojawiła się ostatnio wypowiedź na jednym z kanałów katolickich u pana Piotra Mrodka, w której, nie wymieniając nazwy bractwa kapłańskiego świętego Piusa X, sprawił takie wrażenie na wszystkich, bo charakterystyka pasowała do tego zgromadzenia. Zresztą w jednej z wypowiedzi pani Ani, którą tam zamieścił, został zawarty link do materiałów dotyczących bractwa, co właśnie takie wrażenie potwierdza. I tak jak mówię, z wieloma tymi uwagami się zgadzam, ale nie zgadzam się. Nie zgadzam się z atakowaniem, nawet bez wymieniania, sugerowaniem nawet poprzez charakterystykę, jakoby bractwo tutaj robiło interes na tradycji. Jakoby o to tylko chodziło, ponieważ to jest pomówienie, póki się nie przedstawi dowodów. Albo się te dowody od razu przedstawia, albo się milczy. Bo takie pomówienie to jest pretekst dla całego środowiska do tego, by odrzucić całą resztę słusznych uwag. Tak samo było ze słusznymi uwagami arcybiskupa Lefebvre'a do Watykanu, dotyczącymi modernizmu, reformy liturgicznej i tak dalej. Właśnie przez podwójny akt nieposłuszeństwa w sprawie święceń, które były sprawą dyscyplinarną i wprost nie były ani herezją, ani modernizmem, bo to leżało w kompetencjach papieża. Także nieposłuszeństwo w tym zakresie nie było konieczne. Wprost. Nawet jeżeli konieczność ta jest w skomplikowany sposób tłumaczona. Co ciekawe, to środowisko zarzuca innym, że jeżeli coś skomplikowanie broni, na przykład soboru i kościoła i posłuszeństwa tego papieżowi, to, że się wykręca, że to hermeneutyka ciągłości, że to takie wykręcanie. Tymczasem sami pozwalają sobie na takie zawiłe i skomplikowane tłumaczenia, co sam arcybiskup nazywa skomplikowanym, gdy przychodzi im bronić własnego nieposłuszeństwa. Czy też odrzucania i krytykowania soboru, nazywania innych kolaborantami, zdrajcami, opruwaczami, co też jest pomówieniem. I właśnie te pomówienia zrażają Kościół i zaprzepaszczają sprawę tradycji. Stąd mówienie, że obecna sytuacja Kościoła jest dowodem na to, że była wyższa konieczność święceń, jest samospełniającą się przepowiednią błędnego koła w rozumowaniu, bo potencjalną, bo nie wiemy. Nie wiemy. Równie dobrze druga strona może stwierdzić, że właśnie obecna sytuacja jest nie dowodem konieczności święceń, ale wynikiem tego nieposłuszeństwa. Rozumiecie, o co chodzi? Tak samo wynikiem niepotrzebnego pomówienia wobec bractwa, że tutaj bez żadnego dowodu, że rzeczywiście instrumentalnie wykorzystują tradycję, jest to, że zrażają się do całej reszty słusznych uwag i zatykają na nie uszy. To jest z dwóch stron takie, to nie jest cecha ani bractwa, to jest cecha różnych środowisk ludzi, grup w napiętych sytuacjach społecznych, sytuacjach konfliktu, emocji. I to jest ciekawe, że właśnie to zachowanie, to to nagłe takie, taka bezpośrednia, szybka reakcja już na to pomówienie, tak wszyscy bronią i dobrze, że bronią, dobrze, że się bronią, ale to zdradza pewną niekonsekwencję, bo gdy inni ich skrytykują, to już od razu oszczerstwo, pomówienie. Tu akurat jest, ale były sytuacje jak w przypadku doktora Krajskiego, gdzie tego oszczerstwa nie było, jak ten ksiądz Bańka zarzucił. Co udowadniałem w innym materiale. Że u innych, gdy inni ich krytykują, to o, wielce oszczerstwo. A czasem nawet mówią, jakoby ci inni twierdzili, że bali się oceniać, co jest wewnętrznie sprzeczne, bo ci inni właśnie ich ocenili. Ale gdy oni oczerniają innych, pomawiają, i to mocne oskarżenie o kolaborację, o zdradę, o pomówienie, o opruwanie, to jakoś nie mają oporów. To im wolno pomawiać innych nieodpowiedzialnie, orzekać, że są tacy, tacy, tacy. Im wolno krytykować papieża, ale gdy inni ich krytykują, to już wielka i wielkie oburzenie. Gdy oni krytykują wszystkich dookoła, to jest odwaga, tak? Inni się boją
oceniać, ale gdy ktoś ich oceni, to wielkie oburzenie, to już nie może. Gdy oni krytykują papieża, to im wolno, ale gdy ktoś skrytykuje ich i arcybiskupa Lefebvre'a, to już nie wolno, jakby to był doskonały. Choćby nawet święty był, to też wolno go krytykować, bo może błędy nawet święty popełnić. I nawet trzeba krytykować. Tak jak oni słusznie mówią, że wolno krytykować papieża, tak arcybiskupa i wiernych bractwa też wolno krytykować. Tutaj błędy rozgrywają się nie na poziomie skomplikowanych spraw teologicznych, ale właśnie na tych sprawach, na tym poziomie logicznym, co jest konsekwentnie wypierane. O, że to takie kręcenie, filozofowanie. Nie, błędy są na tym właśnie poziomie. Takim prostym, jak to, że król jest nagi. Tylko to nie jest tak jak w bajce, że wszyscy wierzą dziecku, które zawołało, jest król jest nagi. Nie. Wszyscy się z tego dziecka wyśmiewają, że gada głupoty. To niemożliwe, żeby król... Tymczasem błąd jest właśnie taki podstawowy, logiczny. I akurat tym, którzy na niego zwracają uwagę, zarzucają demagogię. Jaką demagogię? Tak się składa, że dopóki mówiłem to, co jest temu środowisku na rękę, to byli zachwyceni, to im się podobało, to się zgadzali, oglądali filmy, to... Ale to pokazuje, że ja nie mam zdolności demagogicznych, bo zgadzają się ze mną tylko ci, którym mówię na rękę. Zasadniczo, tam poza nielicznymi wyjątkami. Którzy już zgadzają się z tym, co mówię. A jak już mówię coś, co jest krytyczne wobec nich, to już się oburzają, jeszcze bardziej ich to dotyka i to znaczy, że raczej nie mam zdolności demagogicznych. I to najlepsze, że tak, w takie oburzenie wpadają ci, co mówią o trzeźwym osądzie, emocjach i faktach. Tymczasem to jest właśnie straszne uleganie emocjom. Przewrażliwienie u innych na te błędy, które sami robimy. Tego się nie da obronić. Zarzucają mi demagogię w sytuacji, kiedy ja wskazałem na konkretne błędy innych i na miejsca, gdzie zarzucono komuś coś, czego nie powiedział i na tej podstawie się go pomawia o kolaborację. I to nie tylko kogoś, tylko księdza Kościoła katolickiego. No i same te akty magisterium Kościoła. Pokazuje się demagogicznie sprzeczność tam, gdzie tylko pozory o tym świadczą, podobne brzmienie, ale nie świadczy o tym znaczenie. Zestawienia dignitatis humanae z sylabusem błędów, co już mówiłem, zostańcie z Bogiem. A jeszcze jedno. Arcybiskup chwilę wcześniej tutaj pretensje do Don Gerarda ma, że pertraktuje z Rzymem. To jak arcybiskup pertraktuje z Rzymem i się z nimi dogaduje, to jest dobrze. A jak inni się dogadują, to już źle? No nie. Coś tu nie tak. Jakaś niekonsekwencja. Dobre owoce? Brak wrażliwości na ósme przykazanie, a nawet obracanie je do góry nogami, traktowanie pomówienia jako cnoty odwagi, to jest poważny zły owoc, który, tak zgniłe jabłko w koszyku pięknych jabłuszek, zaraża wszystkie inne. Ci, co wtedy się z arcybiskupem nie zgodzili, przewidywali, że tak może być i przyczyną tego będzie właśnie ten akt święceń, który do zagrzebania sprawy tradycji się przyczyni. Dlatego oni się wtedy z tym nie zgodzili w imię obrony tradycji. Oni nie byli obrońcami modernizmu. Oni też walczyli o mszę świętą wszechczasów. Tylko uznali, że nie tędy droga. Że to jest danie się złapać w pułapkę wrogowi. Fałszywe alternatywy. Bo zarówno akt święceń tych kapłańskich, bodaj w 74, jak i biskupów w 88, to coś, co jak najbardziej leży w gestii papieża i czego, jeżeli się tego nie dokona, to nie jest wcale powiedziane, że sprawa tradycji zostanie zagrzebana. Wręcz przeciwnie. To może ją uratować. Może być dobrym przykładem wierności papieżowi, może przekonać papieża. A jeżeli tutaj tej wierności nie dochowamy, choć to sprawa w zasadzie dyscyplinarna, to utwierdzi papieża w potencjalnym błędzie, jeżeli w takim błędzie trwa. Tak? I zrazi do tradycji. Także
Na dwoje babka wróżyła. Jeżeli ktoś mówi, że dzisiejszy stan Kościoła potwierdza słuszność decyzji arcybiskupa Lefebvre o nieposłuszeństwie, to to jest miecz obosieczny, ponieważ równie dobrze można stwierdzić, że współczesny stan Kościoła jest tych święceń efektem. Mówię, idąc tym tokiem rozumowania. Ja nie mówię, że tak jest. Tylko mówię, że na tej samej zasadzie można i tak stwierdzić. Byłem w różnych środowiskach, które bombardowały życzliwością. Było tam miło, wszyscy byli pewni siebie. Jakże przekonujące były ich stanowiska. Wydawało się oczywiste, wydawało się faktami. Tyle tylko, że jak to się mówi, ludzie szybko zapominają, jak byli w środowisku równie mocnym, równie przekonującym, równie miłym, ale głoszącym sprzeczne, zupełnie sprzeczny obraz tego, co oczywiste, co jest faktem. Ludzie tak przeskakują z tej szufladki do tej szufladki, z takiej grupy do takiej grupy. Nie obserwują rzeczywistości, chociaż dużo o rzeczywistości mówią, o tym, że to oni mają fakty i rzeczywistość i oczywistość, tylko nazywają tą rzeczywistością pewne utarte całe frazy, całe formuły, całe schematy, które już dawno przez kogoś zostały ukute i od tej rzeczywistości odbiegły, często wpadając w fałszywe alternatywy, przeskakując tylko z jednej strony w alternatywy na drugą. Czego przykładem jest to, co Benedykt XVI nazwał hermeneutyką zerwania. Przyczyną wielu fałszywych alternatyw jest zgoda dwóch kłócących się stanowisk. Na przykład zgoda co do tego, że sobór zerwał z tradycją. Jedni twierdzą, że to dobrze, że zerwał, drudzy, że to źle, że zerwał. I ci, co mówią, że źle, odrzucają cały sobór, ci, co mówią, że dobrze, przyjmują ten sobór, ale odrzucają całą resztę. Tymczasem właśnie pytanie, czy rzeczywiście zerwał. Tylko, że obie strony sporu traktują takie pytanie jako wyraz jakiejś miałkości. No nie. To, że to jest oczywiste i to, że to, że, no, to, że to oczywiste, że to zerwał i że to, to się oszukuje, to nie jest sugerowanie się rzeczywistością i racją, tylko takimi emocjami, taką pewnością siebie. To jest emocja. A kiedy ktoś próbuje to analizować rzeczowo i sprawdzać, czy rzeczywiście tak jest, czyli podważać to, co się, wrażenie tego, co się wydaje mocne i oczywiste, bo to jest wrażenie, i próbuje sprawdzić, zbadać, no to on kręci, no już tam. No właśnie tak trzeba sprawdzać takie rzeczy. I ważne, bo niektórzy to obracają do góry nogami. Tam sugerują się takimi wrażeniami, gdzie coś, kogoś krytykujemy. Tam wrażenie, że ktoś się skompromitował, to jest oczywiste, przyjmują jako świadectwo tego, że tak rzeczywiście jest. Że kto próbuje go bronić, to jest miałki, się wykręca i próbuje się oszukiwać. Nie. Jest na odwrót. My możemy się wrażeniami i jest jeszcze akceptowalne kierować, kiedy kogoś stawiamy w dobrym świetle. Ale kiedy kogoś wstawiamy w złym świetle, to z uwagi na ósme przykazanie, na możliwość, że go pomówimy, że jest jednak inaczej, że jakieś istotne elementy rzeczywistości, które są przed nami zakryte, zupełnie zmieniają obraz sytuacji i postawę tej osoby, że coś, o czym nie wiemy, tak? A takich takich możliwości jest nieskończenie wiele, bo zawsze znamy tylko częściowo. Tak? Coś, czego nie wiemy, sprawia, że ten ktoś nawet nie tylko jest, wcale nie jest taki zły, jak myślimy, ale wręcz przeciwnie. Zachował się w porządku. W związku z tym, to właśnie w tych sytuacjach należy jednak zawieszać osąd na podstawie wrażeń, takie, że to jest oczywiste, że to, że się skompromitował, tak, to trzeba zawieszać. I lepiej nic i poczekać, sprawdzić, zbadać wtedy, kiedy z naszego życzenia wynikałoby oskarżenie bliźniego.
przypomnijmy, że tak właśnie w sposób oczywisty, to fakt, skompromitował się Pan nasz Jezus Chrystus przed współczesnymi, kiedy no nie zrobił żadnego im królestwa, nie wyzwolił ich spod okupacji rzymskiej. Śmiali się, szydzili z niego właśnie, no takie rzeczy, tu to zrobi, a nawet z krzyża nie potrafi zejść. Innych uzdrawiał, siebie nie może. To jakieś szatańskie moce, zbluźnił, oczywiste, to oczywiste, że zbluźnił. Sami słyszeliście, nie ma już żadnej dyskusji. No to było właśnie takie myślenie. Tymczasem my i bliźniego, tak samo, jeżeli jest